Cześć, dobry! Dzisiaj u mnie jest gość specjalny, gościni tak naprawdę specjalna, za którą Wam za chwilę przedstawię. Jak widzicie po tytule, będziemy rozmawiać o hipnoterapii. Dowiecie się właśnie, czym ona dokładnie jest, jak wygląda taka sesja, co można z niej wyciągnąć oraz w ogóle poznacie historie, które pokażą Wam, że naprawdę warto z tego skorzystać i nie ma co się tego bać. Nie przedłużam dłużej, w takim razie intro i lecimy! Jak widzicie, moją gościnią dzisiaj jest Kamila Olek. Kamila jest certyfikowaną holistyczną hipnoterapeutką, coachem i zajmuje się właśnie hipnoterapią. Wprowadza Was w stan takiej hipnozy, która powoduje, że pracujecie ze swoją podświadomością. Ale to jest tylko ułamek tego, czym naprawdę hipnoterapia jest. Więc w takim razie chciałabym się Ciebie zapytać, czym to jest? Hipnoterapia to jest nic, co widzicie w telewizji, to, co jest pokazywane na Netflixie. To nie jest hipnoza sceniczna, to jest spotkanie samym ze sobą, taki rodzaj głębokiej medytacji. Ja wprowadzam Cię właśnie w ten głęboki relaks i pracujemy z Twoją podświadomością. Wtedy jesteś na tetafalach mózgowych. Mhm. I zachodzi wtedy neuroplastyczność. Mhm. Neuroplastyczność odpowiada za wszystkie decyzje, które podejmujesz, za to, jak się czujesz, za nawyki, to, jak postrzegasz siebie i innych ludzi. I co jest ważne, to, że podświadomość kontroluje Twoją rzeczywistość do 96%. O, to sporo. Czyli to, co doświadczasz na co dzień, to jest kontrolowane przez Twoją podświadomość. Dlatego my, pracując z podświadomością, możemy przeprogramować nasz umysł, nasze przekonania, schematy i programy nawet w ciągu jednej sesji. I może to brzmieć magicznie, ale kiedy zmienimy perspektywę tej sytuacji, w której to się zaczęło, kiedy problem się zaczął, no to później możemy doświadczać po prostu innej rzeczywistości. Lęki znikają, te nawyki, które nam nie służyły, one po prostu, już nie potrzebujemy ich na co dzień. Nie potrzebujemy sięgnąć po papierosa, nie potrzebujemy napić się lampki szampana. Mhm. To po prostu znika. I są ludzie, którzy mówią, że jeżeli palisz papierosy, to zamień ten nawyk na coś innego. Ja uważam, że nie jest to prawda, że można inaczej, że możesz mieć, że nie musisz mieć potrzeby w ogóle sięgnięcia po papieros. I ty nie musisz zamieniać tego na, nie wiem, na jedzenie warzyw, czy biegania, czy chodzenia na siłownię, bo to po prostu się rozpuszcza. Ta uleczasz. Potrzeba się rozpuszcza. To, o czym mówi Kamila, to jest trochę zupełnie co innego niż to, o czym ja nagrywałam wcześniej wywiad z Omniką, bo z Omniką jakby się skupiałyśmy na regresji hipnotycznej, czym jest, jak to wygląda i czemu służy, a tutaj właśnie jest praca z konkretnym problemem, czyli tak. Przychodzi się do ciebie z konkretnym problemem i tak. Na tym się koncentrujecie, tak? I to wygląda tak cała sesja, że pracujecie na jednym problemie. Tak. Dużo osób się zastanawia, czy hipnoterapia jest bezpieczna, bo zanim Ci oddam jeszcze głos, na pewno się znajdą osoby tutaj, które sobie myślą o hipnoterapii, skoro okej, w hipnoterapii, czyli jest ten człon pierwszy, czyli będzie hipnoza, to hipnoza jest czymś takim, tak jak powiedziałaś, na Netflixie widzimy w telewizji, że Ty tracisz świadomość, można z tym zrobić co chcesz. Ja z tego, co kojarzę, jak widziałam, jak mówili prawdziwi hipnotyzerzy, aha, to że faktycznie można kogoś w taki stan wprowadzić, ale to i tak zawsze jest za zgodą. To musi być zgoda świadoma, że ktoś się zgadza na taki stan, bo inaczej mózg nie dopuści Ciebie. Więc jak to wygląda w hipnoterapii w takim razie? Jaki to jest w ogóle stan tej hipnozy? To, o czym wspomniałaś, to jest hipnoza sceniczna. I właśnie, to jest coś, hipnoza sceniczna. Tak, tak, tak. To jest totalnie coś innego. My się zajmujemy czymś innym, my się zajmujemy pracą z emocjami, z traumami, z tymi blokadami, programami i jesteś w trakcie procesu, jesteś w pełni bezpieczna, świadoma, pamiętasz wszystko w trakcie procesu, po procesie. Tutaj nie ma nic magicznego. To jest, tak jak wspomniałam, taka głęboka medytacja. Rozmowa, taki dialog, ja zadaję pytania, a Ty odpowiadasz, tylko tak jak teraz, tak? Tylko my teraz jesteśmy na beta falach mózgowych. W hipnozie to się odbywa na teta falach mózgowych i mnie nie obchodzi wtedy, co Ty mówisz na poziomie świadomym, bo odpowiedzi wychodzą z podświadomości i możesz być zaskoczona odpowiedzią. Czyli natomiast... w sensie... To, co ja do Ciebie będę mówiła w trakcie takiej sesji, to jest zawsze to, co mówi moja podświadomość, tak? Tak, tak, dokładnie okay. Tak. Dokładnie tak. A właśnie, bo z tym stanem hipnozy
jest tak, też słyszałam, że nie każdy może wejść i to chyba działa w taki sam sposób jak w ogóle w pracy w Reiki, w ogóle z energią, że musisz mieć to pozwolenie, musisz mieć tą chęć na przepracowanie jakiejś problemu, traumy, bo czasem ludzie nie chcą wychodzić ze swoich problemów, bo im jest wygodnie w tym bagienku się taplać, bo tak. To znają. Ogólnie wiemy dobrze o tym, że człowiek z natury jest istotą, która powinna dążyć do zmian. To jest dla nas naturalne, że my się zmieniamy i żyjemy w zmianie. Niestety dzisiejsze społeczeństwo jest tak wygodnickie i nas ten system jakby tłamsi i wmawia nam, że jednak komfort ten psychiczny, ten komfort fizyczny jest najważniejszy, lepiej nie wychodzić z tego, co znasz, nie przełamywać schematów, nie wychodzić z tego, bo to znasz, to jest twoje i w tym ci będzie dobrze. I właśnie słyszałam, że może być tak, że w hipnozie to jest na takiej samej zasadzie, jak właśnie w pracy z energią, że ty możesz nie dać sobie pomóc. W sensie, wiesz, że ktoś do ciebie przychodzi, tak. Robisz sesję, a on mówi, że nie działa tak, w ogóle. Tak, tak, tak. Nastawienie jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jeżeli przychodzimy z nastawieniem, że sprawdzę, pewnie nic nie da i mamy do tego takie negatywne podejście, no to nasz umysł po prostu będzie nas chronił przed tą zmianą, bo tak działa nasz umysł. On zawsze będzie dążył do zostawienia tych samych przekonań i schematów. No bo do tej pory one okazały się wystarczające, żeby przeżyć. A nasz umysł ma za zadanie nas chronić. Tak, dokładnie. Więc jeżeli my chcemy coś zmienić, to dla mózgu, dla naszego umysłu jest to coś zagrożenie, tak? Musimy cię bronić, musimy bronić tych schematów i programów. Dlatego może to być czasami trudne i może włączyć się autosabotaż, ale należy być świadomym wtedy tego, tak? Że pojawia się myśl, że to jednak nie jest dla mnie i zajmę się tym później. W inny sposób. Tak, 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 tak. I należy być tego świadomym. Okej, ale co na przykład w sytuacji, kiedy ktoś bardzo chce twojej pomocy, no bo on mówi, że już wszystkiego próbował i on już dobra, niech będzie ta hipnoterapia, no bo już wszyscy mówią, że działa. Ostatnia nadzieja. Tak, ostatnia nadzieja i przychodzi do ciebie osoba, która tak naprawdę gdzieś tam w sobie, ona dalej się sabotuje, bo ona cały czas jakby... To, że jej nic nie pomogło, to znaczy, że ona nie chciała tej pomocy, nie? Ale ona tego nie wie. My to wiemy, bo my już mamy tą wiedzę, że to w taki sposób działa. Ale no co w takim przypadku, że przychodzi do ciebie osoba, no na pewno najpierw korespondujesz z tą osobą i już widzisz, że to będzie trudna praca. Co, jakieś rady dajesz takiej osobie, która już wie, że na przykład przechodziła kiedyś hipnozę i jej to nic nie dało, w ogóle nie mogła wejść w ten trans, nie mogła się odnaleźć. To co mówisz takiej osobie, co radzisz? Zawsze radzę, żeby porzucić wszystkie oczekiwania, że to ma być jakieś. Że skoro wcześniej mi nie pomogło, to teraz też mi nie pomoże. Porzuć wszystkie oczekiwania i to, jakie to musi być, w jaki sposób to ma być uleczone, tak? Bo jeżeli ty przychodzisz z otwartym umysłem, z otwartą głową, tylko z intencją wyleczenia tego, to naprawdę ja poprowadzę cię w taki sposób, że twoja podświadomość, ty odblokujesz się. Ale nie może być tego oporu, tak? Że to musi być takie, że to mi już nie pomoże. Nie, porzuć to przed sesją, zrelaksuj się, nie myśl o tym, bo to nastawienie jest bardzo ważne, jest kluczowe. Jest bardzo istotne właśnie, żeby wchodzić w takie stany z brakiem oczekiwań, bo dokładnie to samo przechodzę z Reiki, jak wykonuję ludziom Reiki, bo to niestety tak jest, że my tak działamy, tak jak powiedziałaś, my się składamy z płaszczyzny duchowej i z płaszczyzny fizycznej i ta fizyczna no, będzie broniła nas przed tym, żeby nam się nie stała żadna tu fizyczna krzywda, a jednak psychiczne jakieś objawy, one wchodzą też w skład tej fizyczności naszej całej, a nasza dusza, ona chce tej zmiany tak naprawdę, albo i nie, bo może być tak, że dusza sobie plan jakiś tam konkretny wybrała i ona nie chce tej zmiany, bo ona chce w tym wcieleniu przepracować konkretne problemy. Ale to chyba też może wyjść na hipnozie, co? Tak, to można, tak, tak, tak. Jeżeli borykamy się z jakimś problemem, to zaakceptujmy to. Takie to było na ten moment. Nie musimy tego oceniać, że to było złe, że ja mam pecha, że moi rodzice są winni, w ogóle państwo, inni ludzie mnie skrzywdzili. Możemy zaakceptować ten stan takim, jakim jest, i po prostu uleczyć to, bo mamy wybór zmiany tej rzeczywistości. Jakby przyszliśmy tutaj na ziemię, żeby doświadczać tego, czego chcemy. I
Tak, no do tego 7 roku życia jesteśmy programowani. Wtedy dziecko jest na falach mózgowych alfa i obserwuje. Ono nie ocenia, ono obserwuje rodziców. I na podstawie tych obserwacji ono wyciąga wnioski, przekonania o świecie, o sobie. Mhm. I później po tym 7 roku życia to jest efekt tego programowania, tak? Czyli jeżeli dziecko zostało odrzucone w wieku 5 lat, to będzie odrzucane w wieku 20, 30 i 40, jeżeli się do tego nie stawi. No tak, i ja się z tym bardzo zgadzam i też wielokrotnie w swoich filmach o tym mówię, że my siąkniemy jako gąbka za dziecka to, co jest. I to buduje nasze przekonania, nasze schematy, programy, tak, w których później my żyjemy. I w hipnoterapii o tyle jest to fajne, że ty możesz właśnie pójść i się samej siebie tak naprawdę, sam siebie zapytać, bo tutaj też są panowie na kanale, tak, tak. Pozdrawiamy. Możesz sam siebie, sama siebie zapytać tak naprawdę, bo pracujesz w hipnoterapii ze swoim wyższym ja, prawda? Tak. Tą podświadomością. Tak. Więc możesz się spytać, czy to miejsce, w którym jesteś dzisiaj, to jest twój plan twojego właśnie wyższego ja na twoje życie, bo ty masz jakąś konkretną kompetencję z tego wynieść, czegoś się nauczyć, czy też to jest możliwość do zmiany. Jeśli jest możliwość do zmiany, to ci puści ten umysł i ty przepracujesz to i to będzie koniec, uleczysz, ale może być tak, że ci powie podświadomość, nie tykajmy tego i proszę, nie zabierajcie tego, bo to jest bardzo ważna lekcja dla mnie, nie? I oczywiście wydaje mi się, że można by było jednak złamać tą prośbę i próbować to leczyć, no ale taka osoba w przyszłym wcieleniu będzie się dalej borykała z jakąś nieprzepracowaną traumą czy coś. Tak naprawdę, jeżeli przychodzisz z problemem, jakąś intencją, to my możemy to uleczyć, ale później, żyjąc, doświadczając, możesz napotkać inną sytuację i to może dotknąć innej cząstki ciebie. Mhm. I ty sobie myślisz, okej, ale przecież ja z tym pracowałem, tak? Pracowałam i nie uleczyło się. Uleczyło się, ale teraz jest jakby inna sytuacja i to mogło dotknąć innej, to jest inny poziom. Że tak? Bardzo podobne, ale co innego jednak. Tak, tak, tak. Jak idziesz dalej, głębiej, jesteś bardziej odważny, ale jest sytuacja, która wywołuje te same lub podobne emocje, no to znaczy, że po prostu jesteś może na wyższym poziomie i trzeba tutaj też się zająć przekonaniami, schematami, no, które się pojawiają w danej chwili. No właśnie, bo to ogólnie pokazuje, jak człowiek jest bardzo złożony, że my jesteśmy wielowymiarową, wielopłaszczyznową jednostką i tutaj jest bardzo ważne też spojrzenie takie właśnie holistyczne na nasze życie, że nie zamykamy się tylko na jedną konkretną drogę, że mam jakiś jeden problem i dobra, albo mi psycholog pomoże, albo mi pomoże bioenergoterapeuta, albo reiki, a jeśli to nie działa, to nic już nie działa, wszystko jest złe, wszystko jest niedobre i negujemy wszystko, co jest nie okej. A tu właśnie o to chodzi, że tak jak mówisz, możesz mieć problem, który przepracujesz na hipnoterapii, a później się pokazuje, że jest podobna sytuacja, a się coś innego w tobie uruchomiło. I jeśli nie chcesz już hipnoterapii, bo uważasz, że ci się to, nie wiem, nie działało, ale tutaj Kamila wam mówi, że to nie o to chodzi tak naprawdę, to możesz spróbować pójść na przykład do reiki mastera jakiegoś, reiki mistrza, terapeutę, który z wami przepracuje ten problem, tylko że też będziemy zaraz mówić, jakie są różnice, bo w hipnoterapii to wygląda inaczej, a w reiki to wygląda inaczej, zamykanie takiego procesu uleczania, ale właśnie ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na ten holistyczny taki aspekt tego wszystkiego, że jak coś ci nie działa, no to nie jest tak, że całe jest złe. Może w tym konkretnym przypadku nie zadziałało, bo nie wiem, zablokowałaś się, zablokowałeś się. Nie wpuściłaś tę terapeutkę, tego coacha do tego, że ci pomógł wejść w dany stan, zrelaksować się, bo może też miałaś trudny dzień, trudniejszy masz czas i na chwilę obecną nie czujesz się bezpiecznie i komfortowo, żeby tykać coś takiego, chociaż wydawało ci się, że to jest dobry moment, żeby podejść teraz i spróbować, nie? Też tak może być. Tak, ale jeżeli jest ta intencja i ta gotowość, to jak najbardziej to jest możliwe do uleczenia. Jak w takim razie mają się afirmacje do hipnoterapii? Bo w afirmacjach też teoretycznie uleczamy siebie, możemy mając jakieś przekonanie uzdrowić te przekonanie, tylko że to jest bardzo długi proces. Tak, zwłaszcza jeżeli mamy jakiś taki bardzo silny program, silne przekonanie, na przykład jestem biedny, nie mam pieniędzy i obserwowaliśmy to przez całe nasze życie, bo rodzice nie mieli pieniędzy. Albo pokolenie, nie? Tak, rodowo, prawda? No to
kiedy zaczynamy mówić, mam pieniądze, od zawsze byłem bogaty, no to pojawia się ogromny opór, może jakiś lęk, emocje i... Tak, bo to jest takie, te osoby były programowane na to, tak, że tych pieniędzy nie mają i teraz nagle sobie wmawiają, że mają pieniądze, a tu mają co chwilę jakieś takie fizyczne namiastki tego, że no nie ma tych pieniędzy, tak, nie mają co jeść za bardzo, koleżanka kupiła fajne buta, ty znowu musisz iść do lumpeksu, kupić sobie nowe, tak, no i wiesz, każdego dnia dostajesz taki sygnał jakby od wszechświata, że ty nie masz tych pieniędzy, tak, a teraz sobie mówisz, że ja mam pieniądze. Tak. I to może pogorszyć nawet ten stan nasz codzienny, samopoczucie, tak. Może wywołać jakieś lęki, inne negatywne emocje. I to jest okej, ta metoda jest w porządku, ale jeżeli mamy jakiś silny program w nas, to są inne metody, które sięgają, jak hipnoterapia, dlatego też wybrałam tą metodę pracy, bo sama zmagałam się z takimi silnymi programami i afirmacje mi nie pomogły. Nie pomogły mi w tym, że wstawałam rano i czułam się lepiej, a wręcz przeciwnie, bo miałam taką chęć afirmowania ciągle, że muszę to robić, tak, żeby to zmienić. A praca nad sobą może być przyjemna, może być fascynująca. No to jest ciekawe, co mówisz, że może być przyjemna praca nad oczywiście, sobą. Oczywiście, i to może być takie fascynujące odkrywanie siebie kawałek po kawałeczku. My często nie jesteśmy świadomi, co w nas siedzi, bo my tak uciekamy od nas, my chcemy rozmawiać z przyjaciółmi, być z kimś, robić coś, a kiedy jesteśmy sami ze sobą, no to nagle okazuje się, że to może być dla nas trudne. No bo tak, szczególnie w dzisiejszym świecie, jak mamy telefony, tak, cały czas przy sobie, tak, które kradną naszą uwagę, no bo co robimy w wolnej chwili? Scrollujemy Instagram, tak, albo Facebooka, zamiast na przykład pomedytować. Tak. Nie? To jest ważne, co mówisz. Chciałabym, tak, żebyście to zapamiętali. Tak, i hipnoterapia skupia się na pracy z emocjami i to niektórzy ludzie mogą się tego bać, tak? A co ja tam zobaczę? No. A jak to będzie coś strasznego? Albo wstydliwego. Wstydliwego. Bo jednak inna osoba słucha, tak, nie? Tak, wstydzę się. I tak na początku może być trudne, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy zobaczysz to wspomnienie. Ale później my to uleczamy i ty wychodzisz po prostu taki napełniony tą miłością, tym, czego nie dostałeś, kiedy ta sytuacja się wydarzyła. Uczucie po prostu lęku, strachu, wstydu, to po prostu znika, bo my to uleczamy na głębokim poziomie i później jesteś w innej rzeczywistości, tak naprawdę. Wstajesz rano i nie odczuwasz tego wstydu. I to możemy porównać do magii, jak najbardziej, która się wydarza w nas. No tak, i w ogóle to, co powiedziałaś, że poznanie siebie, to jest w ogóle tak fantastyczne, jak zaczyna się człowiek rozwijać duchowo. To właśnie przychodzi wtedy ten etap samopoznania, że ty chcesz się poznać, tak, chcesz wejść w siebie. Zaczynasz się zastanawiać nad tymi cieniami, czemu takie brudy tam w tobie są, czemu ty się złościsz na tą osobę, czemu ty, tak, nie lubisz tego, tamtego, czemu to cię irytuje, czemu jadąc autem krzyknęłaś na kogoś tam, tak, i później się zastanawiasz, no ale po co to było? Bo ludzie, którzy nie chcą pracować nad sobą, nad swoją tą podświadomością, zastanawiać się, skąd to wszystko się wzięło, to oni po prostu tak lecą przez życie. Mówią, jestem taki, tak, taki jestem, nie zmienisz mnie. Albo ludzie się nie zmieniają, takie hasło. Taki jestem leniwy, ja się do tego nie nadaję, ja się boję mówić. Ja po prostu, dla mnie płachta na byka to jest, jak ludzie mówią, jak ja mówię, że na przykład ktoś ma jakąś cechę, którą mógłby nad tym popracować i dostaję feedback od rodziny na przykład tej osoby, że ale ona takie całe życie była, no nie zmienisz jej, no tak, się przyzwyczaj do tego, że ona taka jest. No Jezu, ja tak całe życie słyszałam o wielu osobach, że ona taka jest, przyzwyczaj się do tego. A miałam wrażenie, że ode mnie się wymagało tych zmian i dopasowywania się do wszystkiego, bo ja lubiłam zawsze być taka stanowcza, że jak do dzisiaj to mam, że jak uważam, że coś jest głupie, no to ja nie powiem, że to jest fajne. Dla mnie to jest głupie. Ja dalej nie jestem zwolennikiem tego, co wypada, co nie wypada. Nie można mówić o swoich problemach, o Boże, bo to jest strasznie wstydliwe i to znaczy, że ty jesteś... Słaby. Tak, słaba, zła, że wszystko co najgorsze, a właśnie to jest największa siła mówić o swoich problemach i o walce z nim. I ty dajesz wtedy na innych osób tą odwagę, żeby się przyjrzały swoim właśnie problemom i spróbowały to przepracować. Więc... właśnie hipnoterapia może wam pomóc wejść w tą podświadomość, dowiedzieć się, co tam was gra, co tam jest nie tak, co można przepracować i uleczyć właśnie, bo to jest chyba najważniejsze słowo, uleczyć, że ty dostajesz, to pięknie powiedziałaś, że dostajesz to, czego nie dostałaś w tamtej chwili. Tak, dokładnie. Czyli dajesz sobie tą miłość do siebie. Zmieniasz perspektywę.
I właśnie perspektywa, to też jest to, czego się w trakcie tego rozwoju duchowego, tych hipnoterapii albo jakichś innych terapii, nawet jak chodzicie do dobrego psychologa, to też zmieniacie tą perspektywę. Nagle się okazuje, że nie jest tylko ja i wszyscy was atakują, bo może się okazać, że właśnie ludzie mówią wam dobre rady albo zwracają wam uwagę na coś, co przeoczyliście. I to nie są ataki personalne na was. A skoro wy tak odbieracie, to trzeba się przyjrzeć temu, skąd to się bierze, że wy to odbieracie jako atak, nie? I to wtedy też się wszystko zmienia. Ty mówiłaś też o tym, że wchodzisz jakby w inny wymiar. I też mi się wydaje, że to jest tak, że my rozwijając się duchowo, faktycznie przeskakujemy na kolejne te etapy. Tak. Mówi się o tym piątym wymiarze na przykład, że się przechodzi. I to nie jest tak, że piąty wymiar to jest zupełnie inny świat, tylko po prostu wy na innych częstotliwościach pracujecie, innych emocji doświadczacie. Już nie dotykacie tak bardzo tych złych, ciężkich emocji, które w waszej czakrze podstawy się magazynują, tylko wy sięgacie tych wyższych i macie większy dystans do tego, co złe i co dotyczy na przykład też was. To jest piękne, to co, jak rozmawiałam z tobą prywatnie przed kamerami, zanim się kamery włączyły, to właśnie mówiłaś, że praca, że ty w ogóle sama umiesz teraz taką autohipnozę sobie robić, że to bardzo ciebie zmieniło, właśnie spowodowało, że ty zupełnie inaczej teraz postrzegasz wiele spraw, które wcześniej na przykład ciebie dotykały. I to jest właśnie cudowne i bym życzyła wam wszystkim, żebyście nie bali się tego spróbować i do Kamili uderzać w takich sprawach. Ja wam oczywiście wszystkie dane kontaktowe wyświetlam cały czas. Jak wygląda taka sesja ogólnie? Bo powiedziałyśmy, że pracuje się z jednym problemem, powiedziałyśmy o tym, że w ogóle hipnoterapia to jest takie głębokie wejście w siebie, że to jest jakiś trans, w który wchodzimy. Tak. Jak to w takim razie wygląda w trakcie takiej sesji? Ile trwa taka sesja? Jak, oczywiście nie chodzi mi, żebyś zdradzała swoje techniki, co ty tam robisz, ale mniej więcej, że na przykład, nie wiem, najpierw jest rozmowa główna, czy w ogóle najpierw ty korespondujesz jakoś mailowo z tymi ludźmi, czy już sobie na przykład po pierwszym mailu jesteś w stanie stwierdzić już dobre, to że już mniej więcej wiesz, jak będzie wyglądała ta sesja, bo już po pierwszych zdaniach wiesz, że ta osoba ma jakąś konkretną intencję albo konkretną blokadę, więc powiedz mi proszę o tym wszystkim i porównamy to z tym właśnie, bo też wam mówiłam, że ja robię reiki i że to się różni i też to jest ważne, bo u ciebie inaczej wygląda w ogóle cały proces jakby domykania tego wszystkiego, a w reiki to też wygląda zupełnie inaczej, więc jak to wygląda w hipnoterapii, cała taka sesja? Okej, to osoba się do mnie odzywa z jakimś problemem i opisuje mi ten problem. My możemy się dzwonić na taką konsultację darmową 15-20 minut i osoba mi opisuje, z czym chciałaby podziałać, co chciałaby uzdrowić, uleczyć i później po takim wywiadzie spotykamy się online, ty leżysz sobie w komforcie swojego łóżka i tak naprawdę dla energii nie ma czasu ani przestrzeni. Tak, więc to jest właśnie, widzicie, Kamila mówi, że online robi, ja też robię online, bo energia jest wszędzie. To nie jest tak, że fizycznie oczywiście my mamy jeszcze te fizyczne doznania, jak jesteśmy ze sobą, ale możemy wytworzyć tą więź także na odległość. Tak, więc ja cię nie dotykam w żaden sposób, wprowadzając cię w stan relaksacji, więc to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, a co więcej, możesz się nawet bardziej zrelaksować i skupić w komforcie własnego łóżka. Bo kiedy jesteśmy w nieznajomym miejscu, możemy skupiać uwagę na dźwięki bardziej, bo nasze ciało nie czuje się bezpiecznie, tak? A kiedy jesteśmy w bezpiecznym miejscu, to możemy po prostu popłynąć, dać się poprowadzić i no jest to nawet lepsze niż takie face to face spotkanie. No i później ta sesja trwa około 2 godzin, czasami dłużej, to zależy. Po sesji należy dużo odpoczywać, bo jest to jednak praca energetyczna, emocjonalna i może to spowodować, że możemy się czuć osłabieni, ale później efekty wynagradzają wszystko. A jaki jest podział, że jak już tą osobę mniej więcej znasz i ten problem, to jak się już łączycie, to najpierw jeszcze jest jakieś półgodzinne wprowadzenie, że ty mówisz, co będziecie robić, jak to będzie wyglądało? Tak. Jeżeli widzę się ze sobą po raz pierwszy, to jak najbardziej, to ja tłumaczę, jeszcze zadaję jakieś pytania, uspokajam, żeby osoba czuła się w pełni zrelaksowana przed sesją, żeby też mnie zobaczyła, poznała mój głos, jeśli wcześniej nie dzwoniliśmy się. Jeżeli jakaś osoba ma pytania, to oczywiście ja odpowiadam i później już zaczynamy tą pracę. Bo powiedziałaś na początku, że czasami wystarcza jedna sesja. Tak. Więc jak to wygląda w taki sposób, wy pracując, robiąc tą hipnoterapię, to rozumiem, że kończąc,
zamykacie problem, tak? Tak. Uleczacie go, uzdrawiacie i jest, kończy się hipnoterapia i tak naprawdę jest po problemie. Tak. To też zależy, z czym przychodzi klient, bo są rzeczy jak fobie na przykład, gdzie możemy to uleczyć od razu, tak? No bo zapoczątkowała to jakaś tam sytuacja. Natomiast jeśli chodzi o jakieś lęki społeczne, czy pewność siebie, no to na to się składa wiele czynników. No i czasami jedna sesja może być niewystarczająca, chociaż po jednej sesji już i tak możesz zobaczyć efekty. Natomiast jeżeli chcesz czuć się taki w pełni uzdrowiony, że po prostu czujesz się odważny, pewny siebie, nie boisz się wyjść do ludzi, no to czasami jedna sesja nie pomaga i my czasami mamy takie życzenie, że jedna sesja i po prostu uwolni nas od wszystkiego, ale tak to nie działa, chociaż niekiedy efekty są spektakularne. A jak to widać? To już w trakcie sesji na przykład widać? Po sesji, czy na przykład na drugi dzień dopiero? Na drugi dzień, jak się budzimy, często na przykład wtedy nie odczuwamy lęku, jest takie wow, po prostu inna jakość życia. Po sesji zazwyczaj możemy być troszeczkę zmęczeni i musimy wtedy dać sobie dużo właśnie takiej opieki, czasu i z czasem te efekty będą widoczne. Też trzeba być na to świadomym, tak? Niekiedy po prostu lęk przed, nie wiem, pająkami, lataniem, po prostu znika po takiej sesji. No to jest taka różnica pomiędzy tym, co się dzieje na sesjach Reiki. Będziemy Wam też opowiadać o historiach różne, znaczy Kamila będzie opowiadać o historiach swoich, bo to jest odcinek o hipnoterapii, ale chciałam tylko tak wspomnieć, że właśnie w Reiki jest taka różnica, że jak pracujemy z problemem, to pierwsza sesja Reiki może Wam otworzyć rany i to jest czas na przepracowanie tych ran. One wtedy wychodzą i to już pracuje nad uleczeniem, ale wtedy zaleca się, żeby były sesje kolejne zamykające. A u Ciebie jest tak, że Wy to na jednej sesji robicie, tak? Tak, bo domykamy ten proces. Tak, bo też sesja Reiki jest krótsza, ona trwa 20 minut, jeśli robimy na odległość i ogólnie taka terapeutyczna trwa z 20 minut, a u Was to z 2 godziny, więc... Tak, tak. I też się u Reiki nie zaleca robienia pod rząd, bo to też jest duży taki energetyczna praca przy Reiki. I to jest też troszkę inna praca, bo przy Reiki to jest tak, że ta energia wchodzi z zewnątrz i ulecza to, co tam jest, a u Was to jest tak, że ty jakby oczyszczasz, tak, nie? Jak tak, taką zmioteczką tak, po prostu tak, czyścisz dokładnie to. Więc tak. To jest dłużej jakby zajmuje, ale można to zrobić w jeden dzień. To tak jak sprzątanie domu, nie? Możecie to zrobić w jeden dzień, posprzątać dany pokój tak od deski do deski, ale jakbyście chcieli, żeby przyszła do Was firma zewnętrzna, no to czasem trzeba trochę poczekać, żeby to... Zależy od bałaganu, prawda? Zależy od bałaganu, no właśnie. Od powierzchni. Tak, więc w Reiki to jest taka różnica. Działa się w taki sam sposób, tylko że troszkę inaczej ta energia pracuje i właśnie wydaje mi się, że jeśli ktoś ma taki problem bardzo mocno już męczący tą osobę, to chyba lepsza jest hipnoterapia, jeśli Wam zależy już na takim szybkim pozbyciu się problemu, a jeśli to są takie problemy, które nie naglą Was, bo też kwestia kosztów, tak, Reiki tak. jest tanie. Hipnoterapia jest droższa, ale przy hipnoterapii macie szybsze efekty. W Reiki te efekty mogą trwać nawet 2 tygodnie, nie? Bo to może być praca tydzień po tydzień albo po kilku dniach, to zależy jak się chce, tylko że jest zdecydowanie tańsze. I właśnie jak to wygląda finansowo, jak rynkowo ogólnie to wszystko wygląda. No to jeśli chodzi o cenę, to też jest zależne od problemu, z którym klient przychodzi. Aha, czyli to się w taki sposób ustala. Tak, 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 tak. Ceny rynkowe są od 750 zł nawet do 2000 zł, więc jest to bardzo różne, ale to wpływa wiele czynników na to, na tę cenę. Co na przykład? Zależy to głównie od problemu, od tego, czy hipnoterapeuta jest znany, tak? Ile ma klientów w ciągu dnia, bo wtedy możesz sobie pozwolić na podniesienie tych kosztów, tak? No to jest chyba taka normalna praktyka. Tak, jak w każdej branży, prawda? Tak, jak ktoś jest znanym psychologiem, na przykład polecanym, no to ma wyższe stawki niż ktoś, kto jest nieznany. Ale też od doświadczenia chyba, nie? Że jak masz duże doświadczenie. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Więc to tak jak w każdej branży. Okej, no ale to faktycznie 750 a 2000 to jest duża różnica, tak. A Reiki takie hipnoterapeutyczne to około 100 zł, nie? Tylko że jedna sesja. Tak, najważniejsze jest to, żeby poczuć tą osobę. Jeżeli woła Was do tej osoby, ta energia przyciąga Was, no to znaczy, że intuicyjnie to jest to, nie?
Tak, to też jest ważne, żeby właśnie szukając osoby, z którą chcecie pracować duchowo, żeby to była osoba, która Wam odpowiada w jakiś sposób, bo jak wchodzi się w tą hipnozę, no to nie może Was, nie wiem, dźwięk głosu irytować tej osoby, czy sposób wymawiania jakichś słów, no to musi być pełna zgodność, bo inaczej Wy będziecie się tylko skupiać na tym, co Was irytuje, więc to jest dobrze to wybrać. Ja też tu chciałam wspomnieć już, jak jesteśmy w tym momencie, że do mnie bardzo dużo osób pisało odnośnie tego, że właśnie szuka jakiegoś specjalisty, który by mógł holistycznie spojrzeć na ich problem, że byli już na terapiach, ale jakby ten problem, który oni niosą w sobie, wykracza poza tą terapię systemową, że oni chcą coś duchowego. I no niestety żyjemy w takim świecie, ten nasz Matrix taki jest zbudowany, że ludzie, którzy zajmują się duchowością i na przykład mają kończone szkoły psychologiczne albo jakieś fizjoterapeutyczne czy jakieś medyczne, oni się wstydzą ogłaszać, więc często to albo drogą szeptaną się wie, że któraś osoba jeszcze czymś się zajmuje, albo się nawet nie wie tego tak naprawdę, bo te osoby boją się, że na przykład zostaną wypisane z jakiejś tam grupy osób zajmujących się daną specjalizacją, albo wyrzucone z jakiejś katedry na przykład na uniwersytecie, więc to jest taki świat, że ciężko znaleźć dobrą pomoc, ale właśnie hipnoterapeuta to jest osoba, która nie ma wymogu, żeby być psychologiem, czy być psychiatrą. To może być tak naprawdę każda osoba z powołania, tak? Która kończy kursy. Tak. Jeśli chodzi o mnie, to ja ukończyłam 3-miesięczny instytut. Codziennie mieliśmy materiały, lekcje, zadania i po tym okresie były 3 dni praktyk. Od rana do wieczora mieliśmy zajęcia praktyczne. To bardzo męczące, tak? Tyle. Tak, ale jeżeli to się lubi, to po prostu ma się po prostu dodatkową energię. I każda osoba, która ma taką pasję i powołanie, wie, o czym mówię, bo to jest po prostu najpiękniejsze uczucie robić coś, co się kocha i widzieć, jak zmienia się życie innych osób przy okazji. To na pewno jest duży motywator, nie? Tak. To dodaje też pewności siebie, energii. No i później po tych 3 dniach mieliśmy online praktyki, tak? Musieliśmy ileś tam sesji wykonać. No i później znajomych. Tak. Ja natomiast jestem w tym od 5 lat, więc przed hipnoterapią ja uczyłam się, jak pracować z rodem, z emocjami, totalna biologia, fizyka kwantowa. Te tematy mają ogromną moc w rzeczywistości, czyli my możemy sobie tą wiedzę użyć, bo sama teoria niewiele nam da, jeżeli my nie będziemy tego praktykować, tak? Więc myślę, że jeżeli ktoś chce zostać hipnoterapeutą, to trzeba mieć to powołanie, empatię do innych ludzi, chęć po prostu uczenia się ciągle, doskonalenia siebie w tym temacie, bo to jest ważne. Ogromny, taki bardzo rozległy temat, także trzeba się edukować cały czas. To chyba w każdej takiej ścieżce rozwoju duchowego nie można pozostawać w tyle. No tak, i myśleć, że już się wszystko wie, nie? Bo to się cały czas człowiek rozwija i się no po prostu samorozwój jest bardzo taki pokazujący, że my naprawdę jeszcze mało sobie wiemy. Tak. To jest tyle tych poziomów i jeżeli jesteśmy na poziomie, w którym myślimy, że wow, już jest super, no to nagle okazuje się, że tutaj jeszcze mogę popracować, tutaj i to się nigdy nie kończy tak naprawdę. To prawda. Ale to jest fascynujące. To prawda. Jeżeli zmienimy perspektywę właśnie i nie musimy myśleć, że Jezu, znowu muszę coś przepracować, znowu coś poczułem, lęk, strach, tyle już poświęciłem czasu na to. Zamiast takiego nastawienia możemy właśnie pomyśleć, że wow, fascynujące, to będzie ostatni raz w moim ciele, bo to tak działa. Jeżeli my uleczamy to ten lęk się po prostu rozpuszcza, już się nie pojawia w nas. Więc możemy po prostu podejść do tego z taką ciekawością do samych siebie. No ja myślę, że to właśnie bardzo mocno przynosi ten taki proces, jak chcemy wejść całym sobą właśnie w ten rozwój duchowy. Tą ciekawość poznania siebie i uleczenia wtedy przynosi. Na sam koniec już bym chciała Cię poprosić, żebyś opowiedziała jakieś historie warte poznania, które by mogły skłonić naszych widzów do tego, żeby właśnie nie bali się spróbować z hipnoterapii. Bo na pewno część z Was jest zainteresowana tematem, by chciało spróbować. Może ktoś już był i mu na przykład nie udało się wejść w ten stan hipnozy, ale to właśnie te historie mogłyby przekonać. Może na początek zaczniemy od tej historii wspólnej naszej, która jakby nas połączyła. Mówiłyśmy Wam o tym, że
Trzeba holistycznie patrzeć na dane problemy i czasem jedna ścieżka może faktycznie nie pomóc, ale to też z różnego powodu. Zgłosiła się do mnie jakiś czas temu pewna pani ze swoim problemem i podjęłyśmy pracę Reiki właśnie z tym problemem. I ja, jeśli pracuję z problemem, to wykonuję taką sesję w nocy, żeby podświadomość mnie wpuściła, tą energię Reiki, żeby do tej waszej energetyki wpuściła. Więc ja wstałam chyba 2:30 wtedy w nocy. Taka zaspana miałam budzik, siadłam do swojego biureczka i zaczęłam wykonywać reiki. To trochę brzmi jak jakieś czary, ale to nie o to chodzi. Dlatego to robię właśnie nocą, że jak człowiek śpi, to wtedy ta podświadomość, właśnie wchodzimy na konkretne fale. Tak, na teta fale. Tak, jesteśmy w stanie wpuścić do siebie zewnętrzny jakiś, nie tyle wpływ, bo to źle brzmi, ale energię zewnętrzną. Nie każdy jest w stanie to zrobić, bo jak ktoś się mocno blokuje, nawet na poziomie podświadomym, no to nie wpuścisz i tyle. Tak, tak. Udało się jednak, bo ta pani mówiła mi, że na nią hipnoterapia nie działa, że ona była i nie działa. No ale hipnoza, przepraszam, że hipnoza na nią nie działa. I ona była i nie działa. Udało się. Napisała mi 2 dni później, bo ja zawsze tak daję ze 3 dni, żeby ludzie poobserwowali, co się w sobie dzieje. Napisała mi, że w dniu właśnie wykonywania tego zabiegu całego wróciły do niej lęki ze zadwojoną siłą, że wszystko się nasiliło. I prawda jest taka, że tak działa Reiki, że nasila ten problem, żeby on, że wszystko po prostu wywala z was to wszystko. I to wychodzi z tej głębokiej tam gdzieś schowanej kieszonki, wszystko wychodzi wam na wierzch. I się okazuje czasem, że tego jest masa, że tych złych, negatywnych emocji, które są związane z daną sytuacją, jest masa i to tak wrzucaliście w siebie przez lata i później to zaczyna wychodzić z was. I po prostu pani sobie nie poradziła z tą sytuacją, chyba się przestraszyła, tak mi się wydaje, że to aż tak silnie zadziałało. Ja jeszcze robiłam dla tej pani już bezpłatnie reiki, żeby z intencją, żeby jakby wyciszenia tego wszystkiego, żeby się działo wszystko co najlepsze, bo w pracy takiej terapeutycznej reiki to jest tak, że wykonuje się, jak zadziała faktycznie, to jeszcze z jakieś 2 sesje takie jakby harmonizujące energię, tak, żeby to się wyciszyło, żeby to się uleczyło, ale właśnie w hipnoterapii to jest szybszy efekt, więc poleciłam tej pani, żeby się zgłosiła do Kamili właśnie na hipnoterapię i okazało się, że faktycznie ta pani napisała do ciebie. Tak, 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 tak. Napisała do mnie. Ten problem był dość duży, silny, ten program, z którym się borykała. Natomiast nastawienie było dosyć sceptyczne. A tak, to jeszcze zapomniałam wspomnieć. Czyli już próbowałam wszystkiego, nic nie działa i tutaj pewnie też nie zadziała, ale przyszłam, tak? I faktycznie weszłyśmy w stan hipnozy, wszystko się udało, natomiast nie doszłyśmy do pierwszego momentu, kiedy to się zaczęło. To była blokada jakaś wewnętrzna. Tak, 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 dokładnie. Ta pani była bardzo zblokowana, w sensie ona teoretycznie jakby na płaszczyźnie świadomej mówiła, że chce pomocy, ale gdzieś było czuć, że ona cały czas się sabotuje, bo nawet w mailach, które pisałyśmy, to było tak, że ona nie wie, czy cokolwiek jest jej w stanie pomóc. Tak. Więc jak już czyta ktoś coś takiego, to już wiesz, że to, że dość możliwe, że praca z energią czy podświadomością może się nie udać. Tak, no bo usłyszałam słowa, kiedy się zobaczyłyśmy, że to pewnie mi nie pomoże. Czyli już był blok. I wtedy jest trudno pracować z taką osobą, bo umysł nie dopuści nas do tej sytuacji, której się zaczęło, no bo umysł będzie nas chronił przed zmianą. Dlatego tak ważne jest nastawienie, tak ważne jest, żeby mieć tą otwartą głowę, i po prostu przyjść, bo nie tracisz nic tak naprawdę, a możesz zyskać nową jakość życia. No tak, ale ta pani się zgłosiła do ciebie drugi raz. Tak, zgłosiła się drugi raz, pracowałyśmy z tym samym problemem, natomiast też zeszłyśmy do wspomnienia, uleczałyśmy. To już więcej się udało wam zrobić za drugim tak, razem. Tak, tak, ale znowu był blok, czyli znowu nie doszłyśmy do tego pierwszego momentu, bo nastawienie było takie same. Tak? Jeżeli jakaś osoba ma taki blok, to możemy też z tym popracować, stricte z tym, no bo umysł chce przed czymś nas obronić,
No i możemy tutaj też to uleczyć. To był taki przykład, który nas połączył w sumie właśnie w takiej współpracy i wtedy też tak fajnie było wymienić się, nie tyle, że my rozmawiałyśmy o problemie tej pani, tylko bardziej o tym, że jak pomóc. Się zaczęłyśmy zastanawiać właśnie, jak tutaj pomóc tej pani i to było takie fajne doświadczenie, tylko że szkoda, że się nie udało faktycznie tej pani pomóc, ale ty masz masę przykładów, gdzie się udało. To był tak naprawdę jeden przykład, jedyny przykład, bo nawet pracowałam z panem, który ma 70 lat, i on po prostu przyszedł nie mając żadnych oczekiwań i w trakcie sesji było trudno się dostać do wspomnienia, ale z czasem po prostu to przyszło. Czyli powolutku otwierał się, ufał. Tak. Poszło. Ja daję bardzo dużo czasu, żeby się otworzyć, w pełni poczuć się bezpiecznie i to przychodzi, ale nie z nastawieniem, że to mi się na pewno nie uda, to nie ma sensu. No tak, jak ktoś już, też jak do mnie piszecie maile z pytaniem, że ile kosztuje te rejki, bo ja już wszystkiego próbowałem i nie wiem, może mi pomoże, to ja już wiem, że jak ktoś taki jest, może, to może też nie pójść, to już żal waszych pieniędzy tak naprawdę, póki się nie zmieni nastawienie. Tak, to jest bardzo ważne. A coś milszego, jest coś z takich... fajnych, że zmotywowały cię do działania, bo to był, u mnie też faktycznie to był taki jeden przykład, taki, gdzie naprawdę szkoda, że się to urwało, tak ucięło, nie? To był jeden taki przykład. Przypadków jest masa tak naprawdę i ludzie przychodzą z brakiem poczucia własnej wartości, z prokrastynacją. To jest numer jeden chyba, jeśli chodzi o ten problem taki główny, no bo wyobraźcie sobie, że jest chłopczyk i uczy się w szkole i jego rodzice bądź nauczyciele mówią, jesteś do niczego. I taki chłopczyk wierzy w to, że jest do niczego i później przez całe życie idzie z takim przekonaniem, z taką wiarą, że jemu się nic nie uda w życiu. I on za każdym razem, jak będzie próbował czegoś podjąć, jakiegoś biznesu, wyzwania, no to umysł robi wszystko, żeby nie czuć się tak jak w tym za pierwszym razem, tak? Czyli on będzie sobie wtedy myślał, nie, to nie dla mnie, to nie jest dobry moment. Szukać wymówek. Tak. I my czasami mamy takie pragnienie, że z chęcią bym coś zrobił nowego, z chęcią bym podjęła się nowej pracy, no bo niekoniecznie mnie to spełnia to, co teraz robię, ale nie wiedząc czemu, odkładamy to. I bardzo dużo osób się z tym boryka. A problem nie leży w twojej silnej woli czy determinacji, tylko w tym, jakie ty masz przekonania i schematy. To prawda. I jeżeli tego się nie odkryje, to ty możesz się zamęczyć i siłować się z życiem, a nie o to chodzi, bo można robić rzeczy z lekkością, można być na diecie z lekkością, można ćwiczyć z lekkością i ty nie musisz się zmuszać. Ten rozwój duchowy, który mówi, wstawaj o 4 rano, bądź silny, pracuj nad sobą, wytrwaj, to jest... Trochę katowanie siebie. Można inaczej. Można przyjemniej, powiedziałaś. W zgodzie ze sobą, z akceptacją. Tak, tylko trzeba być uważnym. Co mi ten umysł mówi, jeśli ja nie chcę podjąć się jakiegoś działania? I można po prostu to uleczyć i działać w lekkości. No a jakiś przykład właśnie osoby, która przyszła z problemem prokrastynacji do ciebie? To jedna dziewczyna, która miała z tym problem. To chyba było w dzieciństwie. Chodziło o brata, który ją zmuszał do robienia czegoś, a ona tak bardzo nie chciała, ona się tak bardzo bała. To było chyba zjechanie rowerkiem w dół, byli na jakiejś górze. I to była sytuacja, która uruchomiła cały schemat? Tak, dokładnie, bo ktoś by mógł pomyśleć, super, że ją motywuje, że właśnie pchają do zrobienia czegoś nowego, ale ta dziewczynka się bała, ta dziewczynka nie chciała zjechać, ona nie czuła się bezpiecznie, a ten brat ją popchnął i po prostu w niej wytworzyło się takie przekonanie, że nowe rzeczy równa się jakieś niebezpieczeństwo, lęk, brak poczucia bezpieczeństwa. Takie małe sytuacje potrafią wywołać później takie problemy później w dorosłości. Byśmy w życiu nie pomyśleli, doszukując się źródła problemu, że to będzie taka sytuacja. Tak. No bo na poziomie świadomym my tych rzeczy nie pamiętamy, absolutnie. Ale podświadomość zna wszystkie odpowiedzi. Jak się połączymy z tą podświadomością, to możemy dowiedzieć się absolutnie takich sytuacji, o których
w ogóle wyparliśmy, no zapomnieliśmy, właśnie. Nie? To jest chyba taka różnica pomiędzy terapią na poziomie świadomym i właśnie tym, co ty robisz na poziomie podświadomym. Tak, nie? Bo w terapii takiej zwykłej, tradycyjnej, my mamy dialog, tak? Na beta, i to się odbywa na beta falach mózgowych. W hipnoterapii ja również prowadzę z tobą dialog, ale to się odbywa na teta falach mózgowych. Czyli ty masz w sobie wszystkie odpowiedzi. Twoja podświadomość da ci tą odpowiedź, kiedy ja zadam odpowiednie pytanie. Tak, dokładnie. I jeśli chodzi o te przypadki jeszcze, no to mogę podać swój. Jeśli chodzi o bóle głowy i bóle uszu. To jest ta sprawa? Kojarzysz to, tak. No, to długo się ciągnęło za Kamilą. Tak, 4 miesiące i codziennie odczuwałam ból. Żadne tabletki nie dawały... No, ty po lekarzach tam chodziłaś, nawet u stomatolog była. Czego ja nie robiłam, ja byłam u wszystkich lekarzy. I później sobie pomyślałam, okej, to czas się zabrać za wnętrze. I po 4 sesjach hipnoterapii ten ból ustąpił. I robiłaś sama sobie, czy ktoś nie, tam? Nie, to ktoś. Aha, ktoś mi to robił. Ale przy okazji właśnie takiej choroby można zobaczyć jeszcze, jakie emocje temu towarzyszą, bo mi towarzyszyło bezsilność, frustracja i wtedy też można zobaczyć, jakie emocje są w nas żywe. I ja sobie uleczałam tą bezsilność, złość. Czyli to jest tak, że jak ci wyszło w trakcie pierwszej sesji, że jest więcej tych elementów składających się na ten problem, to wtedy się wydłuża po prostu ilość tak, sesji. Tak, tak. Bo na tak. każdej sesji z jedną rzeczą pracujesz. Tak, bo doświadczyłam przed tym bólem, doświadczyłam 2 dni wcześniej takiej bardzo negatywnej sytuacji. I ona nie spowodowała tego bólu głowy, tylko to, co wydarzało się w przeszłości jeszcze. A to, co wydarzyło się w przeszłości, było bardzo podobne emocjonalnie do tego, co wydarzyło się 2 dni. Ach, czyli to jest taki przykład podobny do tego, co mówiłaś, czyli sytuacja tak. teoretycznie uzdrowiona z przeszłości, podobna do tego, co teraz uwolniło jakieś inne mechanizmy u ciebie, które tak, wywołały akurat ten ból głowy. Dokładnie, i trzeba było wszystko po prostu posprzątać, bo tak naprawdę totalna biologia też o tym mówi. Choroba nie jest przyczyną tego ciała fizycznego. To my mamy ciało emocjonalne, tak. mentalne, fizyczne i rozdzielenie tego jest po prostu niemożliwe. To podam ci przykład. Patrzysz na osobę, która jest zamyślona, myśli o czymś, czuje coś wyjątkowego i po zapytaniu jej, ona od razu odpowiada na podstawie tego, co myśli, jej uczuć, że czuje przyspieszone bicie serca, bo ciało reaguje automatycznie na nasze myśli. Możesz pomyśleć sobie o czymś smutnym, tak. jakimś pogrzebie i od razu pojawiają się łzy, prawda? Tak się napędzają też różne paniki, że tak. zaczynasz na przykład czuć, nie wiem, że jest ci duszno i już zaczynasz się nakręcać. O, zaraz przestanę tak. mieć tlen, zaraz to, tamto, tamto i ciało zaczyna reagować, zaczynasz się dusić i wszystko. I to zaczyna się od głowy i idzie ci do ciała, nie? Tak. I emocje z tym są też związane, bo się zaczynasz bać, panika, strach, nie? Tak, więc taka choroba może być też darem dla człowieka, jakkolwiek to nie brzmi, ale to, co jest wewnątrz ciebie, ciało pokazuje ci tylko to, co jest wewnątrz ciebie. Dokładnie. Albo co jest w twojej strefie energetycznej. Tak. Bo to, co mamy te emocje, to one najpierw się zaczynają w strefie energetycznej, później schodzą do tej emocjonalnej płaszczyzny, która, no, są dowody naukowe, że strefa psychoemocjonalna jest po prostu później odbiciem w ciele fizycznym tego wszystkiego. Więc no, to jest tak powiązane, że nie da się oddzielić tego ze sobą. Tak. Tylko ktoś, kto jest ignorantem, powie, że choroby się nie biorą z głowy. A to już dzisiaj tak. każdy wam lekarz powie, że choroby mają... oni mówią na płaszczyźnie tylko mentalnej, czyli że mają w głowie, ale początek tak naprawdę zaczyna się już w energetyce waszej, tak. a to się ciągnąć może przez lata. Tak, jeżeli my nie patrzymy, co się dzieje w nas, to później będziemy mieć z tego po prostu konsekwencje w postaci choroby. Choroby autoimmunologiczne, tak? Czyli to jest autoagresja. Ciało atakuje jakby siebie, tak? Komórki atakują ciało. To jest nienawiść do samej siebie, do samego siebie. Żal do siebie, brak miłości własnej. Tak, to już totalna biologia o tym mówi, to jest bardzo ciekawe, warto zajrzeć, warto się z tym totalna zapoznać. Totalna biologia to jest ta książka za mną. Tak, 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 tak. Niezwykłe, bo ja rozumiem osoby, które borykają się z jakąś przypadłością i już nie widzą nadziei, bo ten ból po prostu przytłacza ich. Nie da się funkcjonować, myśleć o czymś, cieszyć się z życia i warto właśnie w takiej sytuacji
zobaczyć, bo nie traci się absolutnie, absolutnie nic. Jeszcze chciałabym tylko dodać co do tych efektów i ludzi, którzy przychodzą do mnie, to są często mamy, które krzyczą może na dzieci, które nie chcą się zachowywać w określony sposób dla dziecka. No, dzieci aktywują te nasze traumy, tak? Mm-hmm. One są doskonałym zapalnikiem, triggerują. Tak, i my nie chcemy zachowywać się w pewien sposób, ale to robimy, tak? Nie rozumiemy dlaczego. Presja, kontrola, bezsenność, stres, jąkanie, bo wczoraj napisała do mnie pani, czy można z jąkaniem pracować. Jak najbardziej, każdy problem można rozwiązać. W hipnoterapii zawsze jest przyczyna jakiejś emocji. My jesteśmy bardzo logiczni. To nie jest tak, że po prostu to się dzieje nam. To się dzieje z powietrza, tak. Nie? My jesteśmy bardzo logiczni. My się w jakiś sposób zachowujemy, dlatego że w przeszłości uznaliśmy to za odpowiednie, żeby przeżyć. No i mimo, że to nam nie służy teraz, to jakby dla umysłu to nie jest ważne. My mamy po prostu tylko przeżyć. No tak, tak, to tak działa. Czy chciałabyś jeszcze jakiś przykład podać ze swoich historii, który jest na przykład warty opowiedzenia, bo na przykład wywarł bardzo ogromne wrażenie na tobie? Tak, to było 2 dni temu, z tych, co ostatnio przeprowadzałam. 2 dni temu zgłosiła się do mnie pani z fobią związaną z czerwienieniem się. W sensie, że się czerwieniła, tak? Tak, na twarzy. Tak. Czuła duży wstyd z tym związany. Ale że czerwieniła się po treningu, czy w rozmowie z ludźmi, bo ona też się zmagała się z fobią społeczną. Aha, okej. Okay. I postanowiłyśmy najpierw popracować z tym. Czyli jak rozmawia z ludźmi twarzą w twarz, face to face, no to zaczynała się czerwienić, tak? Czyli to dla niej było bardzo niekomfortowe, czuła dyskomfort, no i wstyd z tym związany. Ona nie rozumiała, dlaczego tak się dzieje. No i doszłyśmy do pierwszej sytuacji, kiedy to się zaczęło. Ta sesja była taka magiczna. Ona chyba sama była w szoku, że takie rzeczy do niej przychodzą. Zmieniłyśmy totalnie perspektywę. Dowiedziałyśmy się, skąd to się bierze. I uleczyłyśmy to. No to super. No takie niby małe, patrzcie, rzeczy, a mogą naprawdę bardzo mocno tak wpływać uciążliwie, nie? Na nasze funkcjonowanie. Tak, tak. I my to nosimy całe życie i my myślimy, że to jest normalne, że no z tym się urodziliśmy albo po prostu to takie już jest i nie da się tego tacy zmienić. Jesteśmy, no. A te wszystkie ciężkości w ciele, możemy to przepracować, bo to są tylko nieuwolnione emocje, traumy, nieprzepracowane traumy. Jak się to przepracowuje, to nagle w ciele pojawia się lekkość, taka błogość i warto podjąć tą pracę. Zgadzam się. I jeśli ktoś z Was tutaj zebranych po obejrzeniu tego materiału jest zainteresowany i chciałby spróbować właśnie przepracować jakiś problem, to ja tutaj bardzo zapraszam serdecznie do kontaktowania się z Kamilą. Z racji tego, że mamy ten dzisiejszy wspólny film, to mamy też dla Was rabat na sesję, pierwszą sesję u Kamili i jeśli napiszecie do niej, dacie informację, że jesteście z naszego filmu i podacie kod właśnie zmiana, to otrzymacie 10% właśnie zniżki na tą pierwszą sesję, więc myślę, że bardzo warto skorzystać. Jeśli chodzi o cenę i w ogóle jakieś szczegóły, to Kamila już prywatnie Wam to wszystko udzieli, jak się do niej zgłosicie. Namiary też dostaniecie na Kamilę w opisie filmu. Jestem bardzo ciekawa właśnie, czy ktoś z Was miał jakąkolwiek sesję hipnoterapii w swoim życiu? Jakie macie przemyślenia na ten, o tej właśnie formie wsparcia? I jeszcze w tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować oczywiście moim patronom. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie, za to, że jesteście. Można powiedzieć, że te filmy są tak naprawdę pod Waszym patronatem i dzięki Wam powstają. Jeśli ktoś by chciał również wspierać mnie, to zapraszam serdecznie do pomocy. Można finansowo, albo można też niefinansowo. Każda łapka w górę, każdy komentarz, każda subskrypcja dla zasięgu to jest dla mnie ogromne wsparcie, żeby mój kanał się rozwijał. Ja naprawdę na koniec zachęcam
chociaż do napisania do Kamili, do podpytania. Ona Wam na pewno udzieli większych, szerszych informacji, rozwiąże wszystkie problemy. Ja się zastanawiam, czy też mogłaby być taka możliwość, że patrzyłabyś na komentarze pod filmem i w razie, jakby ktoś miał pytania bezpośrednio do Kamili pod filmem, to Kamila Wam odpowiem, udzieli informacji. Chętnie odpowiem. No to super. Dokładnie. Oczywiście też zapraszam na Instagram Kamili. Wszystkie linki będą w opisie filmu. Ja, moją intencją jest, żeby osoba, która to ogląda, zainspirowała się i może w jakiś sposób to pomoże, jeżeli nie ja, to inny hipnoterapeuta, bo to jest potężne narzędzie i naprawdę warto to wykorzystać. Jestem w tym 5 lat i żadne narzędzie nie dało mi tyle zmian, co hipnoterapia, więc zachęcam. I dziękuję bardzo za rozmowę, to była przyjemność. Dla mnie również. Dziękuję. Dziękuję bardzo i trzymajcie się cieplutko, cześć.